zginęli za wolność naszą i waszą. Polscy żołnierze, na cmentarzu w Sieradzu Męce obchodzono kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Kompania! Wasza! Dobra! Zebraliśmy się na cmentarzu w Sieradzu Męce przy grobach poległych 160 żołnierzy września 1939 roku, ażeby oddać hołd bohaterom, uczestnikom krwawej bitwy na linii rzeki Warty, gdzie przebiegała główna linia obrony Polski. W imieniu prezydenta Sieradza, pana Jacka Walczaka oraz organizacji sieradzkich kombatantów mam zaszczyt powitać uczestników dzisiejszej uroczystości. Witam posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panów Cezarego Tomczyka i Piotra Polaka. Witam władze samorządu powiatu z panem Henrykiem Waludą, przewodniczącym Rady Powiatu Sieradzkiego i wicestarostą Zbigniewem Krasińskim. Witam władze miasta Sieradza, pana Romualda Kolińskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej w Sieradzu. Witam bardzo serdecznie pana Jacka Walczaka, prezydenta miasta Sieradza oraz wiceprezydenta Cezarego Szydło. Szanowni kombatanci, przedstawiciele organizacji, instytucji, szanowni parlamentarzyści, mieszkańcy Sieradza, droga młodzieży. To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu. To słowa Jana Pawła II. Druga wojna światowa, wydarzenie odległe w czasie, a jednak wciąż żywe, żywe w pamięci pokolenia, które było jej uczestnikiem i świadkiem, żywe również dla nas, którzy te straszne dni znamy jedynie z opowieści ojców i dziadków oraz z lekcji historii. Dziś obchodzimy 73. rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń. Niepodległa Polska, która odrodziła się po 123 latach zaborów, tylko 21 lat funkcjonowała jako suwerenne państwo. Rok 1939 rozwiał wszelkie złudzenia,
co do pokojowej przyszłości Polski i Europy. Narastały groźby i żądania niemieckie. Podczas sławnego przemówienia w Sejmie ówczesny minister polityki zagranicznej Józef Beck powiedział: my w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. W imię obrony tego honoru Polacy byli pierwszym narodem, który z bronią w ręku przeciwstawił się agresorowi. Polscy dowódcy nie mieli jednak złudzeń co do finału wojny, którą nasz kraj prowadził samotnie, opuszczony przez sojuszników, zdradzony i zaatakowany przez sąsiadów. A mimo wszystko potrafiliśmy dać przykład i obudzić sumienie świata. Przykład dali bohaterscy obrońcy Westerplatte i Poczty Gdańskiej, obrońcy Warszawy, Twierdzy Modlin. Wśród walczących byli także żołnierze Armii Łódź, którzy walczyli na ziemi sieradzkiej. To ci żołnierze swoją determinacją i umiłowaniem ojczyzny opóźniali marsz wojsk niemieckich w kierunku Warszawy. Z dumą chciałbym także przypomnieć, że w walkach wziął udział 31. Pułk Strzelców Kaniowskich, stacjonujący w Sieradzu. Mimo że bohaterscy obrońcy odeszli, pamięć o nich na zawsze pozostanie. Niestety, wojna obronna nie mogła przynieść sukcesu. Polska opuszczona przez sojuszników, haniebnie zaatakowana przez Rosję sowiecką, musiała się poddać. W kraju okupowanym przez Niemców narastał terror, ludzi zabijano w egzekucjach, obozach koncentracyjnych, mordowano podczas przesłuchań lub zabijano skrytobójczo. Tak zginęło około 6 milionów Polaków. Jednak nie załamało to ducha narodu. Szanowni Państwo, my, Polacy, jesteśmy narodem, który najdłużej znosił ciężar wojny i okupacji. Pomimo tego nigdy nie zaprzestaliśmy walki, nigdy się nie poddaliśmy. Możliwe to było dzięki tym, którzy nieustannie ryzykowali życie, by bronić suwerenności państwa polskiego. Pragnę w tym miejscu wyrazić swój podziw dla tych ludzi. Czynię to z tym większą przyjemnością, ponieważ obchodzimy dzisiaj Dzień Weterana. W związku z tym w imieniu swoim, mieszkańców Sieradza, myślę, że również przez wszystkich gości, chylę przed Państwem czoło w podziękowaniu za trud i poświęcenie. Jesteście Państwo tymi, którzy nie szczędząc życia i zdrowia na polach walki, w formacjach Wojska Polskiego, Armii Sojuszniczych, a także w podziemnych organizacjach niepodległościowych służyli Rzeczypospolitej. Oddaję Wam hołd oraz składam wyrazy najgłębszego, szczerego szacunku. Kombatanci, weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Sieradza, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do apelu tu w Męce w rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przypomnieć pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Wołam żołnierzy z nad Warty i Bzury, z Westerplatte i Helu, spod Mławy i Zborów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, ułamów spod Krojant i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poległych na strażnicach granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyjska, Sart i Czortkowa oraz żołnierzy spod Kodziowców, Jabłonia, Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu! Chwała apelu! Do Was wołam, bracia lotnicy i marynarze, którzy w 1939 roku
bojach w powietrzu oraz na morzu wykuwaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów! Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów podziemia państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca nie pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Bohater! Was wołam! Żołnierze 31. Pułku Strzelców Kaniowskich z Sieradza. Was wzywam! Żołnierze 10. Dywizji Piechoty Armii Łódź, którzy polegliście w walce o utrzymanie obrony na rzecz Warcie w rejonie wsi Dzigorzew, Mnichów, Ruda i Męka Księża. Stańcie do apelu! Bohater! Was wzywam, mężni i odważni żołnierze 15. i 36. Pułku Piechoty z 28. Dywizji Piechoty, żołnierze 30. Pułku Strzelców Kaniowskich, którzy tak wcześnie oddaliście swoje młode życie ojczyźnie. Was wzywam, mieszkańcy ziemi sieradzkiej, którzy nie upadliście na duchu, nie przyjęliście w pokorze jarzma okupacji, lecz trwaliście silni wolą przetrwania i ocalenia. Was wzywam, sieradzanie, którzy ginęliście mordowani w egzekucjach i obozach zagłady, a których popioły znajdują się w tej mogile. Stańcie do apelu! Trzeba ładu! Salwą! Pan! Ładuj! Salwą! Pan! Ładuj! Salwą! Zabezpiecz! Broń! Thank you.
dzisiaj obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jak pan wspomina ten czas? No mogę powiedzieć, że nie tylko wspominamy Dzień Wojny, ale również dzisiaj jest Dzień Weterana. My jako żołnierze, którzy walczyliśmy, no przypominamy sobie właśnie chwilę, kiedy trwały te walki. Ja nie walczyłem 1 września, zacząłem walkę w 1943 roku, ale moi koledzy, którzy walczyli we wrześniu, no już ich niewiele zostało. W zasadzie mogę nawet powiedzieć, 3700 żołnierzy września, którzy byli w naszej organizacji, aktualnie jest tylko 57. To znaczy, jaki to wiek i co ludzie przeżyli. Jak nam się dzisiaj żyje? No ciężko nam wspominać lata wojny. To każdy o tym wie, przecież to nic dobrego nie było. Ale i dzisiaj są trudności. No jesteśmy wszyscy starzy. Mamy problemy. Problemy to z kim zawsze z leczeniem. To było tak, jest. W zależności w jakich szpitalach, w zależności w jakich przychodniach. Mamy problemy oczywiście i inne. Chcemy, aby oczywiście te nasze ostatnie lata były upamiętnione działalnością tych, co walczyli. Stąd też staramy się, tam gdzie to możliwe. I ostatnio żeśmy przecież odsłonili tablicę żołnierzom poległym i walczącym w latach 18-21, 39-45. Chodzi o to, żeby pokolenia nie zapomniały o tych, co walczyli. A przecież wiadomo, że dzisiaj w szkołach historią jest bardzo różnie. Historii się nie uczy takiej, jaką my byśmy sobie życzyli. Pewno, że to nie od nas zależy. Nawet teraz są różne sytuacje. Dostaliśmy taki apel, żeby podpisać się pod taką petycją żądających 18 godzin historii. Tu chodzi w zależności, jak my tej historii będziemy uczyć. Może być i 20 godzin, ale chodzi, żeby ona obiektywna historia o walkach, jakie były, o ludziach, którzy walczyli i o tych, co przeżyli. Ponieważ jestem przy mikrofonie, chciałbym przekazać w imieniu Zarządu Okręgowego Związku serdeczne pozdrowienia wszystkim kombatantom, żołnierzom walczącym z okazji Dnia Weterana.